Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Mój głos już dzisiaj nie daje rady. Jesteśmy po 6 godzinach streama, więc musicie wiedzieć, update już tu jest. Zaprezentuję wam za chwilę pierwsze takie wrażenie z jego. Pierwsze uruchomienie, pierwsze wejście, jak to wyglądało, jak wygląda, co jest nowego. Będziemy to jeszcze badać na pewno przez kilka najbliższych dni dość intensywnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na więcej, zapisy live'a są na Twitchu. Mieliśmy trochę przerw, rwaliśmy tego live'a, bo były pewne problemy, ale nie przedłużając, zapraszam. Ascension, czyli nowe odsłona naszej ulubionej fazmofobii. Progression 2.0. Welcome back. Due to the progression system being completely replaced, your previous level legacy and equipment values have been set to zero. You have been fast tracked. Jezus Maria! You have been fast tracked one prestige level to allow you to continue playing the game with all maps and difficulties unlocked. When you are ready. A ciekawe, każdy to ma napisane? Czy tylko ja, bo ja miałem wysoki tam level, czy coś? Nie wiem. Czy ktoś, kto, każdy, kto już grał? Skajku, dziękuję za follow. Czy każdy, kto grał może? Bo nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, jak oni to zrobili. When you are ready, head to the next screen to customize your new unique badge based on your legacy level, which will be visible on your player model's arm. Once you've saved your badge, that's it. It cannot be changed, so choose carefully. Rafiki, dziękuję za follow. Dobra, no i teraz to jest ten moment. Coś tu możemy sobie powybierać. Podejrzewam, że tu miałbym więcej, gdybym miał wyższy level, ale jestem noobem, więc mam niski. Aha, i tu mamy jakąś... Aha, to jest ta odznaka. 3944. Brakło mi 60 niecałych leveli. Czy wy możecie się uspokoić? 60 niecałych leveli do 4 koła. Mogłem ich nie włączać. No dobra, musimy coś wybrać. Żółty. Ten nie, ten czerwony taki. W ogóle jakieś takie to pikselowe jest. Nie podoba mi się. Czemu to jest takie pikselowe? Dobra, biały jest chyba fajny, co? Taki wygląda najrozsądniej. Tu mamy tło. Fingerprintsy, dotsy. To są chyba tarot kartsy, co? No dokładnie, zgadzam. Podpisuję się pod wiadomością Skyku. Spokójcie się. No dobra, weźmy sobie, no to w sumie nie ma większego znaczenia. I tak nie będę tego widział. Bo swojego ramienia nie zobaczę, więc weźmy sobie może tą czachę. I krzyż, czy świeczkę. Gwiazdka na pewno nie. Gwiazdki są nudne. I krzyż. Krzyżyk na drogę. Oficjalnie! Are you sure? Yes, I am sure. Fajnie, że jest tak, nie? Oj, kłopoty Najmana! Oj! Dobra, czekajcie. Patrzymy teraz. No. Tak, jestem pewien. Dobra, jest lepiej. Trochę. A jakbyśmy tak zrobili? Jest ok. Wyłączamy MSA, bo jest popsute. Oficjalna informacja. SMA działa. Przynajmniej na razie. To my tu mamy nowego. What the fuck is going on? Pamiętam, że tarot karty miały być zmienione. I można, nie można. Myślałem, że będzie można każdą kartę sobie wziąć pojedynczo, ale najwyraźniej nie. Tak zrozumiałem patch notes'y.
Tutaj nic się nie zmieniało, chyba. Wielkiego. Odznak mi nie zabrali. Nie, kawaler, nie będę grał z widzami. Bydy, bydy. Dobra, sklep. Zobaczmy sobie sklep. Poziom pierwszy. Small laser pen that projects small beams of light into the environment. Dots, poziom pierwszy. Co wywaliło? Co wywaliło? Nic nie wywaliło. Chyba. Nie wydaje mi się, żeby wywaliło. IMF poziom pierwszy. To mamy. Mamy zero pieniędzy, czyli pieniądze zresetowane. Co to za jakieś te... Co to za jakieś kropeczki tutaj? Dziwne. Automatyczny zakup. Sklep. To ma być całe przerobione też. Ten sklep, więc oby, bo nienawidzę go. Już to mówiłem nieraz. Termometr. A ile trzeba... Poziom 36 muszę mieć, żeby odblokować termometr? 29? 20 poziom na drugiego IMF-a? Boże, to ile tych... Dobra, może będzie dużo leveli pijanych. Dobra, dobra, dobra. Nie. Oceniajmy książki po okładce, albo nawet bez okładki. Co mamy... Oj, lag again. Co więcej, mapy nowej nie ma, to już widzę. A, dobra, się tu, tu. Ghost Hunting Recruit. O, odznakę można sobie zmienić. A, dwie można mieć. Zajebiście. O. Panda, dziękuję za follow. Zajebista opcja, a zostawię to żółte. Coś jeszcze tu można? Nie, to tylko tyle, takie fajne. Takie coś, o, dobra. Lista wyposażenia. Coś tu jest dziwnego, nie? Tak nie było. Pink Power, dziękuję za follow. Co oznaczają te kropeczki tutaj? I czemu... A, dobra, sloty. Raz, dwa, bo tu można mieć wszystkiego po cztery. Okej, czaję. Max dwa termometry, dobra, czaję, czaję. I tak się teraz to zaznacza. Znak zapytania. O, dobra, fakt. Equipment not added. Poziom pierwszy... Poziom drugi, poziom trzeci. Equipment you've added. Co? Podkreślone, tak? Chyba. Ja nie mam equipmentu, więc nic nie dodam na razie. Ale dobra. Okej. Tu prawdopodobnie się nic nie zmieniło. Jak mnie mam. Więc nie będziemy tu na razie grzebać. Co je... A właśnie, a ciekawe. Tryb wyzwania. Tryb wyzwania za 5000? Easy money? Easy money? 5000? Grubo. I to jest ten sam, który już graliśmy. No to będzie trzeba go zrobić, żeby zarobić, że tak powiem. Zobaczmy jeszcze te. Czy jakieś są nowe? Odkryj typ ducha za 100. Uzyskaj odpowiedź poprzez Spirit Box. Zakończone cele. Znajdź kość. No dobra, to takie chyba jak były wcześniej. Ukończ perfekcyjne rozgrywki. 500. Zapobiegnij polowaniu przy użyciu krucyfiksu. 500. Użyj przeklętych przedmiotów. 500. Ukończ wyzwanie. A, to jest. Za 5000 to jest wyzwanie. Dobra. A co to? Aha, to jest mój journal. Coś zmieniło się w journalu? Chyba nie. Ej, tego nie było. Tu są jakieś takie fajne te. Tego nie było. A coś miało się. Ultrafiolet. Ale dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie. Nie, nie przyzwyczajony jestem. Lampku, dziękuję za follow. No i dobra. Chyba lobby. Czy powinienem szukać czegoś? Nie wiem. Jest nasza koleżanka tutaj. Cały czas się tam kolebocze. Drzwi nadal nie możemy otworzyć. Tutaj pewnie coś mogli dodać i ukryć w tej, na tej tablicy, ale na razie nie będę się na tym skupiał, bo chcę. Chcę po prostu zobaczyć, co się tutaj dzieje w tej grze. Weźmy sobie tryb profesjonalny. No nie, nic nie kupię. Wszystko jest dodane. Przedmioty startowe są dodane. Idźmy. Oj, standardowo na Tanglewooda. I zobaczmy. I zobaczmy, co tu się będzie działo. Kropki, ilość przedmiotów. Czemu nie masz wyzwania? Nie wiem. Raczej powinno być, nie? Easy money, ale nie daje 30 leveli. Cześć, Andzialek.
No i dobra, wywali grę znowu, czy nie? Czy wywali znowu grę? O ile w ogóle się załaduje najpierw. Dobra, coś się dzieje. Uwaga. Dobra, o to się wszystko musi załadować, więc na razie. Czujnik dźwięku offline? What the heck? Eddie Maudsley? Eddie Maudsley? Zdarzenie paranormalne, ucieczka podczas polowania, IMF. IMF! Geist Field Meter, model 100X. Top Scale Magnetic Field, 0-100 mg. Or Electric Field, multiply by 10 to get... Zajebiste. O! Zajebiste, podoba mi się. Można odwiesić? Można. Jest? Spirit Box! Hello? Hello? Dobra, chyba mnie słyszy. Ale nie było nic o Spirit Boxach? Ja już nie pamiętam. Książka? To jest chyba ten... To jest ten doc najsłabszy. Okej. Okay. Kamera. Aha, nie włączymy jej tutaj. Na razie odleguj się. No dobra, za dużo nie mamy, więc bierzemy latarę. Nie wiem, co mam wziąć. Nie mam pojęcia. Wezmę termometr. Termometr rtęciowy, niesamowite. Doc to masakra. Oj, oj. Powoli, powolutku. Ej. Czy mi się wydaje, czy... Ogólnie tak trochę graficznie jest ładniej. Takie mam wrażenie, dobra. Oh yes, oh. Mam nadzieję, że to przestanie za chwilę się tak trochę klatkować. Ej, ale ten termometr nic nie robi. Oj. Dobra. Hop. Ten termometr pokazuje cały czas 13. Jakieś, tak mniej więcej. Dobra, musimy znaleźć, gdzie jest niższa temperatura. Hello? 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 Cierpliwości. Mały palec najdłuższym. Ale jaki długi jest! To chyba jakiś palec grzebalec ewidentnie. Hello, anyone in the house? Ouija? Tu jest ciepło ogólnie. Duch nic nie robi ogólnie, nic się nie dzieje. Shade. Ewidentny shade. Ale śmiesznie, fajnie. Ale to też jest taki fajny detal. Zobaczcie, jak ta. Jak ta wskazówka. To tu? Nie. Które drzwi? Jo, chyba te. IMF2. Haha, dobre. A fajnie, że to jest takie stare urządzenie i ta wskazówka już tak ledwo daje radę jak w maluchu. Gdzieś czymś rzucił. Nie, to chyba tu było. Excuse me, ghost. Dobra. Zobaczmy termometr. Ta rtęć powolutku opada, zobaczcie. Ale bardzo powolutku. Ciekawe, czy jak ja go tu położę, mogę go położyć?
To on się załaduje tutaj temperaturą? Interesting, interesting. Can you give me a sign? Chyba nie. Spada, ale tak nie mrawo. Do 10 spadło. Może tutaj? Nie, tu wzrasta. Może tutaj? Wzrasta. Tutaj? Też wzrasta. Tu spada. Dobra, zostawimy to. Idziemy po coś innego. Super, super termometr. Spirit Box. Kamera na razie. Dotsa sobie zostawimy za chwilę. To jest najmniejszy ekran, jaki widziałem w życiu. Nigdy nie widziałem mniejszego ekranu od kamery. No orby! Mamy orby. Orby są dobrze widoczne. Nie, chyba to trzeba chyba... Oh yes! Książka ma teraz ten range indicator, jak to tam ładnie nazwali. Gdzie jest mój EMF? Ja chcę mój EMF. Door touch był. Co to było? Jurej? Ability? Czy mi się wydaje? Co to tak trzasnęło drzwiami? To brzmiało jak drzwi wejściowe. Again. EMF. 2,5. EMF 2,5. Oficjalnie. Możemy ten, możemy zapytać. Jak to zrobić? Where are you? Co? Where are you? Where are you? Are you close? Are you here? Where are you? Co tam powiedziało? Co to był za głos? How old are you? Are you friendly? Are you friendly? Are you close? What the fuck? RMMFM. Hello, ghost. How are you? Where are you? Do you like me? Do you like pizza? Where are you? Are you here? An elderly victim. On coś mówi, ale nie wiadomo co. On coś mówi. Dobra, mamy... Lam ci dziękuję za pomoc. Mamy orby, mamy spirit box. Aj, bo to... Zostały nam dwa dowody. Jak to będzie działało? Sprawdźmy fingery najpierw. Ale super, zobaczcie jak się tam ta ciecz w tym glowsticku faluje. Super. Super detal. Gdzieś coś dotknął, ale gdzie? Ach, tam! There you are. No fingies. Wow. Wow. Pink Power, bardzo dziękuję za suba. Dziękuję serdecznie. What the fuck? Jak tego używać?
I dziwne to jest, ale podoba mi się. I co, duch przebiegnie po prostu? Może zgaszę tu światło? Zaraz będzie... A może on zmienił Ghostrum, co? Bo on tak jakoś... Trochę się tu przemieścił, mi się wydaje. Czy są tu nadal orby? Because I don't see. I can see. Where is the orb? Hello there. Jezus! What the fuck? Teraz będzie Hunt i umrę, wiem o tym. Unrio Mara Yokai. Dobra. Nie wiem, jak tego używać. Może coś... Nie no, nic, nie kliknąć. Znaczy to ducha jakby samo przywoła? Czyli... O co kawałem? Iwo? A? A? Może to nie doc? Jestem głupi. Może to nie jest doc? A ja czekam jak głupi. Doc na Yokaja. Pismo na Marę. Dobra, może to Mara? Jeżeli to Mara, to trzeba jej... światło powłączać. Can you write in this book or something? A właśnie, świeczek podobno nie można podnosić. No nie można. To są przytwierdzone świeczki do tego, to jest ogólnie zestaw. Świeczka z szafką. Ona jest tam przywiercona prawdopodobnie. Freezing? Nie. A! No! No! Leżę. Może nie. Myślę, że tu będzie hiding spot. No. Idzie. No nie. Jakim cudem? Co się stało? Jakim cudem ja to przeżyłem? Leaf. No i co teraz? I co teraz? Ja nie mam już nic więcej do zrobienia. 53%? O. Albo jesteś popsute. Albo jest coś popsute, albo... Wszystkie te mam! Wszystkie obiektywy, niesamowite. Albo jest coś popsute, albo... Dostałem trzeci dowód? Czy ja jestem głupi? Ale nie, bo właśnie nie! Freezing teraz jest inaczej. Teraz para z ust nie oznacza freezingu. Trzeba o tym pamiętać. Tylko temperatura oznacza freezing, bo para z ust leci od 4 stopni Celsjusza, a freezing jest oficjalnie jako dowód od zera, więc nie można już teraz patrzeć na to, że leci nam para z ust. Był dowodzik, ale nie freezing? What? Doc był? Ja nie widziałem. Cicho, co było? Orby? Spirit? I co jeszcze? Co wy do mnie mówicie? Cicho, co w ogóle... Ja się chowam. Co w ogóle może być? IMF nie może być. Doc może być na Yokaja. A może to głupi Yokaj? Był trzeci dowód? Jaki był trzeci dowód? Pismo? Nie, pismo na Marę. Jaki był trzeci dowód? What the fuck are you talking to me? Nie ma freezingu. A freezing w ogóle na Onryo.
No leci mi para, ale to nie jest freezing. Teraz tam uciekam. Powiedzcie, że tu mam... Nie mam hiding spota, no to teraz leżę. Czy? I co, nie wchodź tutaj. Gdzieś może było tak zrobić. Tak się schować za drzwi. To było... Zajebiste, idźcie sobie ze mnie, idźcie, zostawcie mnie. Dobra, wychodzę stąd. Nie ma freezingu, czyli raczej nie on Rio. To może być pismo i Mara, nie? Ultrafioletu nie może być. Co wy do mnie mówicie, że ja miałem... Mara! Dobra, nara. Nara! Gdzie miałem trzeci dowód, jak na Marę jest pismo? Nie miałem pisma. Ktoś mnie tutaj oszukuje bardzo nieładnie, widzowie. Bardzo nieładnie. Cóż za nieładne zachowanie. No, pogniewaliśmy się. Miałeś trzeci dowód. Królika nie wziąłem. Nie, teraz nie ryzykuję z królikami. Pierwsza gra zaliczona. Chyba. Zaraz się okaże, może błędnie. Ale chyba raczej to było Mara Ability. On Rio! To fajne On Rio. Ale jak zarobiłem $275? $275. Niesamowite. No co miałem? Chcę wiedzieć. Docy. To ciekawe, bo na On Rio jest ten. Na On Rio jest freezing, więc co, miałem 4 dowody? Raczej nie. Raczej tak to nie działa. On Rio nie ma dostęp, dokładnie. Okej. Myślę, iż, że... Czy mogę coś kupić teraz? Nie, nie mogę nic kupić. Muszę dojść do poziomu trzeciego, żeby mieć... Co tu jest? Aparat? Muszę dojść do poziomu piątego, żeby mieć... To jest chyba motion sensor. Szczepan Pro, dziękuję za follow. A może zróbmy sobie... Ja wiem, co zrobimy. Weźmiemy sobie wyzwanie, bo tu będziemy mieli przedmioty. Będziemy mogli faktycznie zobaczyć, jak te przedmioty wyglądają. Blizzdale. Gotowość. I 5K do zarobienia. Przedmioty do sprawdzenia niektóre. Nie wiem, jakie będą, bo mają być szafowane. Także czasami będą te lepsze tiery, czasami gorsze w wyzwaniach. No ale na pewno będziemy mieli więcej niż na Tanglewoodzie póki co. Ale jest gruby, jest fajnie. Dużo się dzieje. Trening zobacz. Ale nie, zmieniony, jestem ciekaw też, no. Prawda, zmieniony trening. Będzie trzeba kiedyś... W końcu zrobię trening, no. Holy Dough. No i to jest, to się nazywa equipment. Aparacik. A nie wyjeżdża zdjęcie. Szkoda. Szkoda. Coś tu jeszcze nowego mamy? To samo, to już widzieliśmy. Krucyfiks. Taki biedny trochę. Taki patyczkowy, taki jakby ktoś w lesie chciał się duchów pozbywać. Stół. Parabolik nowy. Ciekawe, jak on będzie działał. Też na pewno musimy sprawdzić. Bo mają być podobno ściszone jakby dźwięki otoczenia, a wzmocnione dźwięki parabolika.
Excuse me, co to jest za niedorobiona świeczka? Brakuje jej chyba troszeczkę centymetrów, tak mi się wydaje. Jak to się teraz zapałki? Jak mam to użyć? Ho, ho! Ale fajna animacja, zajebista. Zajebista animacja. I zobaczcie, jak faktycznie się spala. Foxy, dziękuję za follow. Super sprawa. A zużywają się zapałki? Ej, znikają z pudełka! 2, 4, 6, 8, 10 pewnie jest w pudełku. Ale zajebiście. Zobaczmy teraz, jak tego użyć. Jeszcze raz. Zapalamy. Jak mam teraz F? F! Teraz mogę kliknąć. Świeczka się zużywa? Bo miało być coś, że świeczki. Ej, ona się spala. Zobaczcie, ona schodzi w dół coraz niżej. Jak szybko w ogóle! Niesamowite. Niesamowite. Świeczki są teraz tymczasowe w takim razie. Bo podejrzewam, że jak się już spali do końca, to kaplica, nie? A, jeszcze było coś w patch note. A ciekawe, czy ja mogę. Aha, nie muszę zapalać zapałki, żeby zapalić świeczkę, mając zapałki w ręce. A ciekawe, czy. Ile mamy tych zapałek? Tu 2, 4, 5. Ciekawe, czy zapalając użyje się zapałka. Dwa. Zużyła się! Raz, dwa, trzy, cztery są. Jeszcze raz. Trzy. Dwie. Jedna. Zero. I co teraz? I teraz już nie zapalę? Teraz już nie zapalę. What the fuck? Zajebiście to zrobili. Śmieszne. Insane away. Insane away. Exported. 100% co? 100% rare? Ghost hunting distribution. Uwaga. A jak to użyć? Jak to się robi? Nie umiem. Nie działa mi. Nie mogę, bo mam 100% sanity. Dobra. I understand. Stare dobre motion sensory. Chyba nic się nie zmieniło. Kamera na głowę, której. Co to jest? Której i tak nigdy nie będę używał. Podobno jest zmieniony. Nie mogę zobaczyć swojego widoku. No dobra. Rozumiem. So many items. No dobra. Słuchajcie. Trzeba zrobić to wyzwanie. Zarobić pieniądze. Co weźmiemy? Weźmy, a zobaczmy sound sensor. Jestem ciekaw, o co tu chodzi. Offline. Załóżmy tutaj sound sensor. Wziąłem klucz. Wziąłem. Bliżej podejść, czego? Hello. W ogóle nic. Jest inny dźwięk latarki. Tamten był taki pusty, a ten jest taki faktycznie, jakbyśmy taki przełącznik przyłączali. Podoba mi się ten detal. Dobra, zostawmy sobie go tutaj i zobaczmy, co tu się teraz będzie działo. Living room. Można to kliknąć i zwiększyć zasięg czujnika. Coś wyłapało nawet. Jakiś drobny. Zajebiste. Zobaczcie, dwa czujniki spokojnie by teraz pokryły całą. A zresztą, jakbyśmy postawili go tutaj, to czy nie pokryłby całej mapy? Całego piętra? Jeden motion sensor, taki sound sensor, taki rozszerzony? Wygląda jakby pokrył, bo ten jest tutaj ucięty bardzo mocno. Turbo ciekawe. Weźmy sobie drugi. Zostawmy na górze. Może sound sensory będą teraz OP. Gdzie musimy go postawić, żeby objął całość? Obstawiam, że gdzieś. Tutaj? Tam sięgnie? Może sięgnę. Dobra, idę. A tego przestawimy do kuchni. Powinno na bank objąć. Tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj?
O, stój. Wydy, sprawdzamy. No gdzie nie będę wiedział, ale będę wiedział, które piętro, nie? No i ja tylko to sprawdzam. Oczywiście, że nikt nie będzie tego używał. Zobaczcie, obejmuje całe piętro. Niedokładnie, ale obejmuje. A jak zmniejszymy? Okej. Upstairs. Chwila. A, dobra. To jest górny. Temu trochę brakuje. Temu trochę brakuje. No temu w sumie też, ale mało. Niewiele. Chodzi o to, że wcześniej trzeba było, żeby to miało sens, trzeba było tak naprawdę ustawić wszystkie cztery motion sound sensory, żeby one jakkolwiek działały, ale tu na górze też mamy jakieś mikrodźwięki. Nie wiem, jak one są teraz skalibrowane, bo kiedyś takie bardzo małe, bardzo niskie wzrosty nie oznaczały ducha w ogóle. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Dobra, idźmy go szukać, bo szkoda naszego czasu. To na razie sobie odpuścimy. Weźmy sobie coś ciekawego, weźmy sobie kamerę. Co się dzieje? Czy są nowe bugi? No, zapewne będą. Mamy lustro. Znam ten pokój. Wiem, gdzie to jest. Zdecydowanie. Tutaj pusto. Nie ma korków. Kurki pewnie na dole albo. W sensie tam. Albo strych. Cicho, tutaj, nie? Tak, to łóżeczko. Mamy zawsze kość. Hello. Warm. No i znowu. W teorii jest freezing. Ale to nie musi być freezing. Mamy orb. He! Ghost event. Mam nadzieję. Tak, bo tutaj dół był bardzo wolny, nie? Mamy orby. Czy to jest freezing, to się dopiero okaże. Jesus! Excuse me! Jak to położyć? Dobra, tak położymy. Muszę włączyć korki, bo czuję się niebezpiecznie. Powiedzcie, że tu są. No, nic nie widzę. Fuck you! A nie, są, dobra. Myślałem już, że nie. Ej, zmin? One były tak tu? Może tak były. Wydawało mi się, że bardziej z prawej. Mega fajny spirit box, najsłabszy. Dobra, możemy wrócić po resztę przedmiotów. Na kamerze widać orby przy zapalonym świetle. Prawdopodobnie to bug, bo raczej nie powinno być ich widać. BDBD, co weźmiemy? Weźmiemy książkę. Czy mamy orby? To na pewno. Weźmiemy książkę, weźmiemy sobie doca i wezmę Spirit Boxa. Zobaczymy to na start. Bum, 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 bum. Czy będzie znowu ten dziwny odpowiedź? Where are you? Are you close? Are you here? Aha. Okej. Okay. Nie wziąłem termometra ogólnie. O nie! Oh no! Czy ja umarłem właśnie? Nie, nie umarłem. Chyba, że to Dioś. Że to powolny Dioś.
Ju? Dobra. Korki mi wyłączył. Dlaczego to zrobiłeś? Ty przydalu. Jak to zrobić? Żeby to działały te docy. Oje, to docy, może to nie docy. Znowu. Może to trzeba po prostu. O! Może tak to zrobić. Może przynieść ten. Where are you? Hey, closing. I'm closing? How old are you? How old are you? Jakiś w ogóle dźwięk jest taki trochę głośniejszy tego hanta? Czy mi się wydaje? Taki jakby bardziej intensywny. Że ma się. Mam wrażenie, jakby on się respił na mojej głowie. Dobra, trzeba wziąć. Pozostałe dwa przedmioty. A żeby się nie imać tutaj z tymi hantami, to możemy użyć tego. Co? To nie działa? Ej, to w ogóle prawie sanity nie podnosi. 15%? 10%? Rośnie teraz. Aha, to tak powolutku rośnie. Okej, okay, rozumiem. Czyli to nie jest tak, że wypijemy i ono od razu jest wysokie. Aha, dobra, rozumiem. Ciekawe. Działa jak wódka. Nie klepie od razu. Prawda? Dobra, weźmy to. Bo może są fingery i weźmy ten termometr szalony. Poza tym ta latarka jest fatalna. Wrzucę mu ten termometr tu do Ghost Roomu. Niech on się trochę załaduje. Niech spadnie ta temperatura. Może IMF. Coś rzucił. Coś było rzucone. Tylko gdzie? I tylko co? No. Nie wiadomo. No i mamy freezing, bo jest poniżej zera, więc oficjalnie pierwszy freezing zaliczony. Dobra, nice. Czy może to mimik? Spirit Box, mroźne orby to Onryo. Ale jeżeli będą jeszcze fingery, to wiadomo. Zabawa. Nie rzucaj tam. Brutalu. Dobra, idę włączyć to światło. Hopsa, hopsa. No. Czy jest poprawione światło? Tutaj nie zauważam tego, żeby jakoś mocno było, żeby była jakaś mocna różnica. Czy jest? Tu jak było ciemno jak w dupie, tak jest ciemno jak w dupie. Może? Może tak. Dobra. Aha, on tu świat, te korki wywalił. Co możemy jeszcze sprawdzić? Możemy dużo rzeczy sprawdzić sobie tutaj. Ej, chyba skończył mi się glowstick. I co, jak teraz
Jak się nim potrząsa? Żeby się naładował od nowa. A! Prawy przycisk myszy. Okej. Okay. Fajne. A można trząść w nieskończoność? Czy dopiero jak się... Nie, teraz nie chcę potrząsnąć. Śmieszne. Zabawna animacja. Dobra, zobaczmy co dalej mamy. Co jeszcze tam tutaj może... Co możemy przetestować? Co możemy sprawdzić? Proponuję paramajk. Stół. Możemy przecież ultrafiolet odzyskać przez stopy. Teraz sobie przypomniałem. A raczej nie przypomniałem, tylko sobie to zdałem z tego sprawę. Więc zaraz sypiemy sól. No właśnie, o, Romety napisał dokładnie. A ja nie, bo ja nie nadążam, za dużo się dzieje. Ale... Jak włączam go, to się faktycznie wycisza. Dlaczego ja? What the... Dlaczego ona się tam pojawiła? Ale chyba Hunt jakby się teraz zrobił, to bym go słyszał dobrze, co? Nie wiem tego. Dobra, zrobimy tak. Rozsypię sól. Ach, tylko dwa! Zapomniałem. Benek, dzięki za follow. Czy tu nadal jest w ogóle Ghost Room? I w las. W dwie naraz? A nie ma stópek. To chyba nie ma ultrawioletu. A skoro nie ma, to chyba... Jak tylko... Jak to zrobić, żeby to... W ogóle nie wiem... Czy i kiedy to działa. Jednak działa, jednak działa! Tylko nie wiemy, w którą stronę jakby się zwracać, tak? No bo nie ma tego licznika. Fajne. Fajne, dosyć fajne. Dobra. Na razie starczy. No dobra, to chyba on Rio. Mam nadzieję, no nie zostaliśmy zbambabuzowani. Idziemy. Robimy szybki... Szybki escape. Stopy ma dwie, no tak. Nie no, nie będziemy się bawić chyba w te. Chyba w testy tutaj takie grube. Jak mi się wydaje. Królik. Zapomniałem znowu. Zdecydowanie zapomniałem. Zdecydowanie mi umknął z pamięci króliczek. Dobra. Nie, treningu jeszcze nie robiłem. Na Monrio. Znajdź właściwy typ ducha $100? Zajebiście. O! Poziom w górę, odblokowano aparat. Coś jeszcze pipnęło mi. Poziom chyba przeszedłem. Czwarty poziom. Okej. Okay. $425, $425 expa. Open mic. Open mic odebrany przez Aztekę. Będzie ciekawie. Dobrze, zaraz zrobimy. Dźwięk levelowania jak z mikrofalówki. Dokładnie. Muszę to kupić. Mam, zrobił mi 700 już. Sklep.
Nie wiem. Kupię. Aha, przecież i tak robię wyzwanie. Dobra, no, never mind. Kupę pieniędzy można zarobić. Jeżeli zarobiliśmy 400 za wyzwanie, 400 razy 3 mapy, to jest 1200, tak? I 3, i 5000, 6200 można zarobić. Wow. Mniej więcej chyba. Lecimy dalej. Pytanie, czy to jest dużo w kontekście globalnym. Pod tym kątem, jak się zmieniła gra. Więcej eksponat. Ciekawe, ile będą kosztowały upgrade'y sprzętu. Bo to może być zabójstwo dla portfela. Ale nie wiem, w sumie poza tym pierwszym wejściem to aktualnie nie ma żadnych problemów z tą grą. Nie widzę żadnych. Nawet nic nie ścinało na tym Blizzdale'u teraz specjalnie. Było dosyć ok. W wanie nie ma klasycznego laga. Zazwyczaj jak się spadało do wana, znaczy ja tak miałem, to mnie tak na 3 sekundy zamykało. Nie, no jest ok. Ogólnie mam wrażenie, że jest ok. Dobra, działamy. Działamy. Lecimy, nie śpimy. Dobra, biorę kamerę. Cześć, Kasia. Jak tam gra? Sprawdzamy, jak tam gra. Oj. Coś mignęło, nie? Jakaś tekstura. Dziwne. Albo brak tekstury. Dobra, na szybkości lustro jest. Nie ma lustra? Myślałem, że zawsze jest lustro, bo chyba zawsze miałem lustro. Na tym wyzwaniu, jak dotąd. A wszystko przez MSO cały czas? Excuse me? To chyba IMF-5. Ale by strzeliła. Jak z procy. Jesus. Nie widzę orbów. Orby są czytelne dość, tak szczerze mówiąc. Chyba, że go tu nie ma. Ostatnio też tak miałem. Że szukałem ducha. Co za kropka? Aha, to ja. Zajebiście. Orb? Nie, to włącznik. Może tu? Dziwna sprawa. I to faktycznie ja się tam odbijam. Ale ja nie mam włączonej latarki. Czemu się tak odbijam? Dobra, nie wiem, chyba tu gdzieś będzie. Tak to zakładam. Dzięki, Raves. Do następnego. Jemy w 6? Kurde, te korki u góry. Czym on tu rzuca? Cały czas czymś tu rzuca. Ale nie wiem, czy to tu? Czy on gdzieś tam lata w innych pomieszczeniach? Tak jakby puszka, nie? O. No nie widzę tej puszki w ogóle totalnie. Się spadło? Whatever. Whatever. Bone. Dobra, zobaczymy co dalej. Spirit Box. Spirit Box. No, weź go. Spirit Box zdecydowanie chce. Wezmę glow sticka. No i to. Nie, termometer. Termometer niech się tam ochładza. Nie ma nowych duchów.
Duchów jest na razie wystarczająco. Co to za dźwięk? Woda? Jakaś taka... Stłumiony ten dźwięk, czy mi się wydaje? To rzucę tu. To rzucę tu, żeby mieć światło. I teraz uwaga. Where are you? Are you here? Are you close? Are you my friend? Hello, ghost! Are you here? Are you close? Are you friendly? Nie jest. Czyli tak w sumie, z tego co widzę, to mamy na dole tego Spirit Boxa takie dwie ikonki. I jak się wyświetla ten czerwony obok duszka, to chyba jest tak jak ten X wtedy mieliśmy. W tym klasycznym. Kubi, dziękuję za follow. A niebieskie, o właśnie to, ta kropeczka, to jest nasz, jakby rozpoznaje, tak? Czy jest freezing? Nie ma. Na razie. Jest poniżej 5 stopni. Ale nie ma freezingu. Potrząśniemy sobie. Może... No właśnie. Przynieśmy sól. Pieniążki poszły się, no, gonić. Sól weźmiemy dwie, bo jedna to trochę mało. Ghostwriting weźmiemy. Aha, i te dotsy w sumie chciałem. To jedną sól. I dotsy. Może w końcu zobaczę dotsa. Bo już podobno widziałem, ale okazało się, że jednak nie widziałem. Oh my god. Iwawo, dziękuję za subskrypcję. Piąty miesiąc rzędu. Dziękuję. Nie widzę, gdzie jestem. A, tu jestem, dobra. Zagubiłem się przez Iwę. Rzuca. No. Co tutaj rzucił patelnią? Sól. Jak to było? Duch, który ma ultrafiolet, zostawi ślady. Każdy duch może wejść oprócz Wraitha, tak? Dobrze mówię? No dobrze. Wow. Czyli w las. Ale nie zostawił śladów. Czyli to nie ultrafiolet. Dobrze mówię? Zobaczymy sobie... Zobaczmy sobie jeszcze temperaturę. Jest... No i ile jest? Poniżej zera, nie? Oficjalnie? Oficjalnie poniżej zera? Poniżej zera, nie? Freezing. Pismo na Shade'a, dotsy na Oniego, Twinsy to będzie Spirit Box, prawda, prawda? Czy mógłbym otrzymać dotsy? Chciałbym otrzymać dotsy. Czy może to być Oni? Jak mam to zrobić, żeby to zobaczyć, jak to wygląda? Dajcie mi dotsy. Proszę. Czy wystarczy po prostu być w Ghost... To było... Tak jakby co... Aha, dobra. Ulala! Ghostwriting jednak. Potrzęśniemy sobie. No to nice, czyli shadik. W sumie zachowuje się jak shade. Masz ochłodzić się. A nie, nie mogę się ochłodzić. Bo korki są wyłączone. Dobra, wylot robimy stąd. Czy coś chcemy sprawdzać? Chyba nie za bardzo. Z shadem zabawa zawsze przednia. Królik. Dobra, jak będzie w następnej grze duch na górze, to pójdę po królika. No, 3 razy sztuka. Ale dziwny ten... Właśnie, może... No nie, no to był freezing, nie?
Można się pomylić, można, znaczy pomylić. Nie jest to takie oczywiste, że to jest minus powiedzmy tam 5, tylko tak na granicy nam mocno balansowało. Siema Niko, cześć. Cześć Revenant. Dobrze, teraz zrobiliśmy 225. Więc trochę mniej niż ostatnio, bo chyba nie zrobiłem obiektywów. Ale okazuje się, że nawet na wyzwaniu będzie warto robić te obiektywy. To jest spoko, to mi się podoba. Bo na tamtych wyzwaniach był tak niski, były tak niskie wynagrodzenia. Chociaż w sumie, jak to i tak jest mnożnik 1, to ile będzie się zarabiało na zwykłym kontrakcie? Stuwa? Bonus dochodzenia stuwa? Raz na przykład 3? Kurwa, siana się będzie zarabiało, zaraz musimy zobaczyć. Ale skończmy najpierw to wyzwanie, zobaczymy co nam się może coś odblokuje. Może coś nam się odblokuje, będziemy mogli coś kupić. Niefreezingowe duchy mogą obniżyć? Tak, do 1 stopnia. No dobra, standardzik, to. Zobaczmy to. Gdzie są korki? Czemu? Aha, dobra. Teraz stryk. Tak, kończymy wyzwanie, to już trzecie podejście. Przy okazji testujemy przedmioty, które są dane w wyzwaniu, bo normalnie ich jeszcze nie posiadam. Poza tym przydadzą się środki na ich zakup. I dołączyć korki. Szczególnie, że to wyzwanie jest bardzo łatwe, prawda? Więc myślę, że trochę celowo też je zostawili. Żeby dać nam taki boost na start. To jest dokładnie to samo wyzwanie, tak. Dobra, żebym później nie zapomniał. Co był za dźwięk? Czy mam schizy? Wydawało mi się, że słyszałem śpiew. Rodziczek poleciał. Myk, pyk. Miałem, kurczę, tak jakby Ghost Event był, ale może mi się przesłyszało. Where is the ghost? Znowu tu? Co tak mignęło dziwnie? Tu jest jednak. Jesus. W ogóle zapomniałem, przepraszam, nikt mi nie przypomniał. Ja miałem open mic włączyć w którymś tym, w którejś grze. To włączę ją w tej chwili. Przepraszam, zapomniałem. I nie pamiętam już, kto to odebierał. Boldus? Nie chcę teraz ten. Dobra, whatever, ale teraz odpaliłem. Zresztą mi tak nie było Hunta w tamtej grze, nie? Czy był? Nie było. Nie wiem, czy tutaj jest? Czy przez ściany tu coś ogarniał mi? Aha! Hello there. Gdzie położyłem? IMF? No, to może teraz będzie groźniejszy duch niż Shade. Dobra, mogę sobie iść tędy. Może będzie trochę szybciej. A, Azteka, tak, prawda.
Także nadrabiam zaległość, przepraszam. No dobrze. Czy ja w końcu mogę dostać doca? Proszę. Bardzo bym chciał dostać doca. Nie, nie można. Nie dostaniesz kolejnych 5 tysięcy. 5 tysięcy zarobisz tylko raz. A robić sobie wyzwanie możesz do woli, tak? Nie widzę, nie zgubiłem się. O, tutaj. Ale zimno. Dobra, położę tutaj. Ja chcę doca zobaczyć. Please, please, please. Steos, bardzo dziękuję za suba. Bardzo serdecznie dziękuję. Hi, 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 hi. IMF? Ej, czemu ja to... Jezus Maria! Dlaczego? Dlaczego? 5? Nie. Zaśmiał się, nie? Tutaj. Dziękuję za suba, bardzo serdecznie. Jeszcze raz rozproszył mnie duch. Dobra. Idź sobie. Zostaw mnie w spokoju. O, jak jasno się zrobiło. Ghostwriting. Co się dzieje? Ghostwriting. Nie był na czerwonym. Hello. Ej, zgasiła mi... Światło mi zgasiła Menda. Jak ona to... Jak to możliwe? Ale perfidna. You bitch. Dlaczego ona jest taka aktywna? Co tu się dzieje? Denerwuje mnie. Dawaj latarkę. Demon? Jest tu ten freezing, czy nie? No nie ma. No nie będzie demon. Oni ma freezing. Nie, oni ma freezing, a nie ma pisma ducha, tak? Hop, hop. Open mic, no tak, zapomniałem. Zawsze zapominam. Dobra, dosyć tego dobrego. To będzie doc. Ja czuję, że to będzie doc. To raczej nie będzie doc. Dobra. Ale ten hunt to nie był przypadkiem powyżej 50? Dobra. Łykniemy sobie. Dam tam kruca. Spirit Boxa wezmę. To może być w ogóle... O, może. Ja mam jeden... Orby nie były? Orbów nie było? Były orby. Mara Revenant Fey. Czyli doc na Teja. Ale to nie sądzę, że to był Tej. To raczej może być Mara. Wydaje mi się, że zahantowała powyżej... Albo i nie Mara, bo włączyła tu światło, czy mi się wydaje? Czy ja tu włączyłem światło? To nie jest Spirit Box na Marę. Where are you?
Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Znaczy nie. Przepraszam, co się przed chwilą wydarzyło? Czy ten Spirit Box zawisł mi na... nie wiem na czym. MF5 może? Tu gdzieś czymś rzucił. Chyba. Króliczka mi rzucił? Bo on tak bardziej tutaj był chyba postawiony. Może nie? Że jestem głupi. Nie, tu się nic nie dzieje. Może to tutaj jednak. I pokaże mi doca, co? Powiedzcie, że tutaj. Ale orby były, ja dobrze pamiętam, nie? Tak, jest orb. Jest orb. Więc docy też będą. Będą docy. Ja to po prostu czuję. W ogóle można zrobić zdjęcia docom i wtedy jest zdjęcie... tylko zdjęcie ducha. Ale nic nie widać. Na razie. Znaczy, po prostu nie mam duchów z docami. Śmiesznie się ta... przełączyła coś. Przełączył. Duch. Na pewno nie Mara. A. Mógłbym to włączyć. IMF-a i tak nie będzie. Może się okazać, że to co? No nie, no ale freezing jest na Revenanta. Freezing jest... ale głupie. No niby powyżej, nie? Minimalnie, ale powyżej. To muszą być docy. To nie może być Mara, bo włączyła światło. To musi być doc w takim razie. Give it to me. Powiem wam szczerze. A! To ghost event, nie? Powiem wam szczerze, że tęsknię za zwykłym docem. Bo z tym to naprawdę ciężko się... no to musi być doc. Ciałko przeleciało, ja nic nie widziałem. Nic a nic, cały czas tylko widzę parę z ust. Czy ja mam szukać tym? Czy w Ghost Roomie się po prostu... no to nie jest doc, nie? Bo widzę to bez tego, no dobra. Zostaw mnie, idź sobie. Mega słabe może? Kto to wie? No wszedł we mnie teraz ktoś, ale to chyba Ghost Event był. Prawda? Znowu. Tak sądzę. Ciekawe, czy widać przy świetle zapalonym. O! O, 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 o! To było to! To był doc! Widać przy świetle zapalonym. Może nawet lepiej. Jeszcze raz. No. Trzeba wykazywać się dużą dozą... o, był znowu doc. Był doc, nie? Widzieliście? Był, był. Krót się spalił, czyli zaraz chce mnie zabijać. Dobra, spadam.
bo nie chce mi się już z nim walczyć i udawać, że przed nim uciekam. Więc bierzemy króliczka, ocalimy króliczka. No i chyba wszystko w sumie przetestowaliśmy tak na szybko. Króliczek na honorowe miejsce. O! Niech sobie tam kampi. Wszystko na szybko przetestowane. Zaznaczamy Teja. I boom. 5000. Plus już zarobiliśmy jakieś 600-700, a teraz... Teraz tylko 125. 250. A no, kości nie zebrałem. Ciekawe, ile za kości jest. U Jezus, ileż pieniędzy. U yeah! Poziom w górę, odblokowano czujnik ruchu. A co to jest? Co to jest? $500? A, że to zarobiłem? $500? Zajebiście. Wyblokowano mikrofon paraboliczny. Ale ogólnie ile expa? Mam 11 poziom, 11 level. Okej, okay. Ale wolno będzie się nawijało. To by było na tyle, moi drodzy. Odcinek i tak jest dość długi, nie chciałem wrzucać większego kolosa. Zrobiliśmy wyzwanie, zarobiliśmy pieniądze, żeby móc sobie ten sprzęt zainicjować, że tak powiem. Zalecam każdemu na początku, bo pomoże wam to wystartować od nowa. Na pewno w najbliższych dniach będą pojawiały się kolejne materiały. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowym update'cie. Bardzo chętnie się dowiem. Dajcie łapki w górę, wbijajcie na Discorda, czuwajcie nad Twitchem, bo na pewno też pojawią się jakieś streamy. I tyle. Dziękuję serdecznie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło.